Cześć, tu znowu ja i jestem w trakcie zbierania czegoś nowego do Terrarii. Tylko, że jestem sam niestety. O, nie wiem. Ponieważ jest trochę wczesna godzina i wszyscy jeszcze śpią szmutasy, żeby nie powiedzieć inaczej. Dobra, wyszedł update, zaraz jaki to był? 1.2.1.2. Śmieszna nazwa trochę nawet. Nie wiem, jakoś mnie tak śmieszy. Tak wiecie, co chodzi 1.2.1.2, tak podwójna 1.2. Ale doszło w nim troszkę nowych akcesorii i chciałbym wam pokazać kilka z nich przynajmniej, bo nie wszystkie są mi potrzebne. Inne już były wcześniej, tylko teraz dodano do nich crafting nowy jakiś tam na przykład. I jednym z nich jest na przykład coś do latania, nie wiem dokładnie jak to działa i właśnie chciałbym to wytestować. Robi się to z 18 sztabek tych grzybkowych i 20 Soul of Flight. Szukam właśnie teraz jeszcze trochę chlorofitu, żeby móc sobie zrobić te sztabki. No jak wiecie, je się robi właśnie z grzybków i z tych sztabek chlorofitowych. No, będę musiał znaleźć po prostu jeszcze zaraz. Ile to było? No, chyba 108 albo 106 muszę mieć w sumie. A mam już 82. Poza nagraniem zebrałem. Okej. Okay. I na pewno jeszcze będę mógł coś pokazać oprócz tego, bo mam kilka rzeczy chyba tam możliwych do skryptowania. Tak mi się przynajmniej wydawało, nie wiem. Wiem, że kilka rzeczy z mojego psipunku mogę jeszcze raz połączyć i wtedy mam więcej miejsca po prostu. I tu strasznie mi światło świeci tutaj już za szyby, bo jest rano i jest wschód i ja mam pokój od tej strony właśnie. Okna raczej od tej strony, bo pokój w sumie też, ale tam nie mam okien na wschód, tylko tu mam teraz tak, że mi wpada idealnie w oko. O, plantera, haha, cześć. Też właśnie chodzę i za chwilę niszczę sobie te planterki. Z nudów i tak nic już nie robię, bo mogę po prostu sobie strzelać cały czas i chodzę sobie tylko i szukam tego chlorofitu. Tu jest to pani. Ta plantera, czy ten plantera, nie wiem. Na przykład sobie wyjdę gdzieś tu, o. Nie, no ja tak strzelam. Widzicie, to mam pojęcie, co naprawdę zajebiasz, czego w ogóle HP mi nie schodzi. Ogólnie można sobie stać po prostu i bić tylko nimi. Chyba, że nie wiem, jak wy macie ekwipunki, bo u mnie akurat dosyć dobrze lifestyluje i zabijasz też mnie nic nie zabija. Na przykład ci tu czasem, jak używał Vampire Knight, to go zabijali, nie wiem dlaczego. No po prostu za mało HP dochodziło. Widmi staw, ale to pewnie nie wiem. Ja mogę tylko jednego właśnie. Ale jest jakiś nowy item dla Zgredzia, tak samo, o właśnie. To się łączy ten scroll z Halloween i łączy się Hercules Beetle. Wtedy powstaje taki skarab, zaraz to było, pergamin czy papirus, o, skarab papirus. I to jest item właśnie na podwiększenie maksymalnie chyba ilości minionów i ich damage'a, ich knockback'a. Więc całkiem przyjemny item. No wiecie, nie trzeba nosić dwóch oddzielnych, tylko można sobie połączyć i mieć więcej miejsca na inne akcesory. Na przykład na te, które właśnie doszły. Kurczę, ja tak szukam. Może to powinien się gdzieś wkopać i to będzie gdzieś tam, bo to tak harwestuje się. Między tymi kloczuchami. O, jest na przykład tutaj, dzień dobry. Przy samej świątyni. Niektórzy mówią, żebym zamienił sobie ten kilof na ten z to plazmy, bo ma zasięg większy, ale jakoś mi się tym lepiej kopie, bo tam mi się wydaje wolniejszy być i... No i nie ma też takiej mocy jak ten, bo ten ma 210, a tamten ma 200 i nie może kopać Blizzard Bricku, bo one mi są często potrzebne, żeby to właśnie przekopać. Wolę mieć jednak taki kilof. Drzewo mnie tak dziwi, to znaczy no rozumiem, że tak jakby nasz kanał jest rozpoznawalny pod względem nagrywania Terrarii. Z tego jest już 60, to jest 65 odcinek, ogólnie jesteśmy chyba właśnie z tego najbardziej znani, stąd was się tutaj wzięło aż 250 prawie. No i rozumiem, że głównie oglądacie tutaj Terrarię, ale na przykład jak Lola wrzuciliśmy, to było tak, że jest teraz chyba 100 wyświetleń, a odcinek Terrarii, którego wrzuciliśmy po nim, jest 300 wyświetleń. Trochę tak dziwnie. Ale rozumiem, że, no właśnie o tym, że tu wolicie oglądać Terrarię. Ale nie jest tak źle właśnie z tym Lolem, może byście obejrzeli sobie, jak nie chcecie, to nie rozumiem.
czekajcie na Terrarię, ale no, warto oglądać wszystkie raczej filmiki, według mnie. No chyba, że danej gry bardzo, bardzo nie lubicie, ale to raczej Lola większość osób lubi, a jak już nie lubi, to albo dlatego, że nie ogarnia, albo dlatego, że nigdy nie grało. Nie wiem, ja na przykład grałem wcześniej, teraz znowu wróciłem, bo nagrywanie i jakoś mi się spodobało, szczerze. Troszkę sobie pogram czasem, no dosyć często teraz nawet z Gredziem siedzimy i gramy po prostu sobie. Jejku, jeszcze potrzebuję trochę, jeszcze właśnie zbierałem 5 lajków, czy tam jest Bulma? Nie, jakiś slime. Róże lubię. Musimy znowu gdzieś... O, jest, już dobra. Myślę, że to wystarczy. Jeszcze tylko do bazy będzie trzeba skoczyć po grzybki. Cholerka, wow. I tak szukałem jeszcze tego hostingu, napisałem do Terrazona, ale na razie nic nie odpowiedzieli, chociaż to było dosyć chyba wczoraj pisałem do nich, więc rozumiem, że mogli nie odpowiedzieć. Czy wziąłem drugi taki, ale bo widzę, że nie miałem miejsca po prostu na niego. O, jest. Nie, teraz na pewno mi stali. Dobra, wracamy. Oj, pada deszcz, nie lubię za bardzo, jak pada deszcz. Dobra, po co ja tu szedłem? Po grzyby do zitanu, tak? Przecież to ma grzyby. Oj, coś mi przycina, brzyczko! Nie zabijajcie go! No, udało się. Jeśli co sobie zamontował pułapki w domu. Czuża człowiek. Trzeba teraz chodzić... A nie, tutaj też są pułapki. Au, mocne. Jak to teraz chodzić? Ja nie rozumiem. Co ten zit? Dobra. Co to jest? Żal. Zostawimy tu żal. Teraz trzeba się teleportować. Uciekać przed tym wszystkim. Lecimy na wyspę. Skraftujemy tam. O, właśnie, jeszcze coś tu miałem wam pokazać. No, spadaj szybciej. Widzicie, jesteśmy na takim dosyć równym paszku ziemi. I dosyć szybko chodzimy i co to jest? To jest asfalt blok. Zrobiło się go chyba z żelu i kamienia. I no, właśnie takie jest jego zastosowanie, że się zaiwani. Chociaż tu jest. No i można bardzo szybko przez mapkę sobie dzięki temu przechodzić tu jakieś wampirki. Latają. Dobra, jest chmureczka. Hyc. Dobra. Hop. Majtki wsiad. Czy coś takiego. Dziwne słowa, nie znam na takich słowach się ja. No i przy okazji możecie zobaczyć, jak tam na wyspie. Troszkę drzewek rosło, grzybowych. Harpia nawet się jakoś tu pojawiła. Nie szczerze, będziesz kosił prawo. Dobra, gdzie są te sztaby? Gdzie są moje sztabki? Widziałeś, gdzie są moje sztabki? Dobra, nie wiem, gdzie są sztabki. Cholera. A, myślę. Ale ze mną debil. Kurde, najpierw trzeba przepalić na chlorowi, dopiero mogę mieć sztabki z tego. Pieczyku. Chodź tu do mnie. Jest 18. Tyle, ile potrzeba. Dokładnie. O, jeszcze tutaj dyniaczka. Pokażę, oświeciła. Bo chciałem, żeby był troszkę bardziej widoczny nawet w nocy. W nocy było widać tylko jedną część. Czyli, no, oczka i buźka. Przez to, że to jest lawa. I zmienię sobie ten miernik. Nie wiem, czy widzieliście, bo o wiele więcej damage'a bije. Znaczy, damage'a właśnie o mnie troszkę mniej bije, ale daje. Dzięki temu, że ma na przykład te główki później lecą, te dyniacze, to one biją czasem po 417. Na przykład chyba miałem rekord z tego, jak to uderzyło. Więc nie jest naprawdę zła broń w porównaniu do do Terrablade'a. O. Terrablade'a jest lepsza, ponieważ, gdyż bo można jest bardzo ładnie sobie chodzić. Tamta broń musieliśmy celować, żeby trafić kogoś i dopiero z bliska dostawał damage, a tutaj mamy naprawdę dające się główeczki. Dobra, z tego mamy zrobić to chyba... A nie, zaraz jeszcze po solo muszę pójść. Kurde, ta dynia.
To są ubrania na Halloween jeszcze. Kurde, nie ma soli, no no super. Trzeba iść do góry. Dobra, jesteśmy. No Max Gredzia, nie wiem, czy go widzieliście w ogóle. W całej okazji właśnie możecie teraz zobaczyć. Walam parę rzeczy stąd, bo mi są niepotrzebne. Robię też to. Co tam leci? Co tam jest? Przy okazji wam pokażę tą broń, może tu będzie przelatywać jakaś główka. No, leć główko. Leć, leć, leć. Dobra, nie ważne. Tak, tak. Potężny. O, piracki baner. O, i patrzcie, co sobie mogę przyznać. Zgradził zabitego guardia. O, pańter, nie było pańter, ale nie wiedziałem. I tak lubię najbardziej kłodka. Kłodek jest fajny. No, gdzie jeszcze? Tam żyć kapani. Wierno. Wierno. No, ja chcę już wierno. Ech. Słońce mi zaraz będzie świeci w monitor, więc już nie widzę praktycznie, że to jest tak ciemno. Bolą oczu. Gdzie jest wierna cholera, jak chcę jakąś szybciej te soli wlądzić. Pyk, pyk, pyk. Może zgradzim odczytowany w swoich skrzyniach. Nie wiem. O, on miał chlorofisu tyle, jak już chodzimy. Macie wrażenie. Puste skrzynie. Co tak zgradzi? Szperamy mu w hałsie. To mi się obrazi. Nie wiem, co. Zgradzi się nie obrazić. Nawet soli nie ma. Co za chuj. Ach. Dobra, co mi pilnie. Dobra, nie wiem gdzie jest ta kupia wiwerna i szlak w centrum zaraz. Wiwerna! Halo! Halo! Dobra, może zrobimy tak. Czy ja zrobię tak? Tak. I będę latał. Powoli, przy samej górze. I znowu będę spał. I nie ma wiwerna. Gdzie spadam? Dobra. Teraz musimy tutaj spać tak, żeby nas nie zabiło. Czyli da się. I co ja chciałem? Aha, i źle nie chciałem. I nie da się nie spać. No właśnie. Cholera. I co ja mogłem zrobić? Tutaj jeszcze jakieś. Gdy nie ma zbrojenia. Aha. To chciałem zrobić. Jest Celeste. Stąd to jest jedna z nowych rzeczy. Można połączyć sobie te dwa. No, stołny. Powiedzmy, że to są stołny, bo to wygląda mi bardziej na pierścień. I mieć takie coś. Czyli wszystko mi podnosi. O, nawet miniony może podnosić. Fajne, będę musiał powiedzieć, że zgryziowie, że tak dalej to jest. No i w dzień i w nocy robi się tak właśnie. Jak tutaj. O, mamy teraz cały czas damage. Oj, co jest mniejszy liter chyba. Szkoda, bo był większy. Z tego biłem chyba 170. Czyli słabo. Zaraz ja to jeszcze... Aha, bo to muszę dołączyć tutaj jeszcze 4% damage'a. Bonus. Przejdziemy przez wszystkie pułapki, jak wybiłem. Dobra. A to później już zrobię. Co tu mamy? Harpy banner. Jakoś też zmienili wygląd. Wcześniej był inny. Czemu się nie złapałem? Normalnie bym się złapał. Wyskoczymy z dymi, jest trochę wyższa. No. Coś tu miało 500 chyba? A, to chyba ja. Przecież nie wiem. Jak najeżdżam, teraz to mi już nie pokazuje.
Zaraz ile to jeszcze podnosi, tak. Damage, melee speed, critical strike, chance, life regeneration, defense, speak speed. Co to jest speak speed? Aha, kopanie. Knockback minionów. To skradziowi też trzeba będzie takie coś załatwić. Potem minion zawsze troszkę mu zwiększą i w ogóle to jest wszystko tutaj. To jest zajebiste i tak wszystko podnosi. Dobra, polecimy w tą stronę. Teraz coś nam wystrzelało, a... Tylko... Kupię ten... Kiedyś atakowały co chwilę, jak się tu było, nawet po czy się dało znosić na dół. A teraz nic. Pamiętacie, w pierwszej serii to zgryzie co chwilę jakąś tam ściągał nam na łeb. Mieliśmy z tym mały problem, bo często były troszkę za mocne. Teraz to już można sobie radzić, bo teraz są OP itemki. I nalajcie się, zabija. Gdzie jest? No. Te sztylety są świetne. Z nimi się zginąć nie da faktycznie. Nie wiem, co by się musiało dziać, żeby ginąć. Bo Dungeon Guardian musiał być, bo on jest zabijany. Tak. No, może tu się pojawisz. Już wierny. Halo, halo! Ała, zgubię słońce. Arms driller, fajnie. Cześć. Nie no, według mnie to przypomina grzyba, no ja nie rozumiem co ty patron. Co ten patron? To jest grzyb. Widzisz, że ma taką stópkę. Ma kapelusz. Widzisz, nawet się przyżyje mu, identyczny jest. Jego dom jest podobny do niego. Te grzyby są podobne do domu. Wszystko jest podobne. I kozaka nie umiem zrobić. Tak. Nie umiem. I właśnie, jeśli macie jakieś pomysły, co bym mógł jeszcze w serii zrobić, bo na razie to tylko dzięki temu, że jakiś mały update wyszedł, jest odcinek, bo mogę cokolwiek tutaj wykombinować. Wiem, że mogę jeszcze zbudować coś, ale no, ja takiego super talentu nie mam. Wy możecie powiedzieć, co mam zrobić, a może to zrobię, ale nic nie mówię, nic nie obiecuję. Jak chcecie, to możecie pisać w komentarzu jakieś propozycje budowli, albo nie wiem, napisać jedną, a ktoś to będzie lajkował. I najlepsza mogę wybrać i później to zbudować, tylko oczywiście nie jakiś nie wiadomo zamek, bo ja sobie w zamku nie poradzę zbudować raczej, ani nie mam za bardzo gdzie tak samo. Coś tam ktoś pisał o łodzi podwodnej, pomyślę o tym, bo to była pierwsza propozycja i no, zobaczy się. Ewentualnie muszę czekać jeszcze na jakieś update'y, bo wiem, że ma być Lunar Boss, czyli ten taki pseudo-ostateczny Lunar, to ma być tak samo właśnie Pion, chyba. Więc by było dosyć ciekawie. Można by było pozwiedzać znowu, może by było pobić kogoś tam. Czyli, no, ostateczny boss pewnie będzie miał z milion HP. A mi to nie przeszkadza. Okej. Okay. Proszę, no ten strój mi nawet już niepotrzebny, bo mi się podoba ta zbroja. Spoki. Nie wiem czemu, jeszcze te skrzydełka tak do niej w miarę pasują. Fajnie to wygląda. Wyrzucę wszystko, co mi niepotrzebne. Tyle dyni nazbieram, bo myślałem, że będzie potrzebne na budowanie tej dyni dłużej, aż takie cóż. A tu sobie poradzę spokojnie, ale nawet te dynie są spoko, nie wiadomo, czy później nie znikną na przykład te nasiona od driady, więc lepiej mieć w zapasie, jakby się chciało coś z nich wybudować. A je czekać znowu. Nie wiadomo ile następne Halloweeny. I nie wiem, jak tam wam się podobał odcinek ze Screechera. Bo jest łapy w górę trochę, jedna w dół, to wiemy od kogo. A na przykład tam na końcu, jak już obejrzeliście, to jest taka mała niespodzianka ode mnie, bo odcinek wydawał mi się trochę taki bez raczej takich strasznych momentów, dla mnie przynajmniej. Więc dodałem coś od siebie na koniec i niektórym osobom się to spodobało chyba. Znaczy, no na pewno efekt był. A czy wam się to podobało, nie wiem, bo mogliście nie lubić czegoś takiego. Że na koniec odcinka wam wyskakuje jakaś twarz i bum, zawał serca. No nie ogarniam, czemu nie ma tych w ogóle. O, tu jest jakaś wyspa jeszcze jedna. Siemanko. O, meteor mi uderzył. Śmieszne. Pierwszy raz, znaczy czytałem o tym, że tak może być i właśnie czasami miałem nawet mówić, że o, pewnie spadł na tą wyspę, bo nie mogę go znaleźć. A tu okazało się, że kiedyś mi się takie coś udało. Jest to, o super, jest to właśnie teraz. Jak mi nie dropniesz przynajmniej 20, to cię zabiję. Co?
I to tak trzeba farmić. Nie. Myślałem, że to więcej drobi, zapomniałem już chyba nawet jak to drobi. Dobra, to może w międzyczasie wykopię sobie tego trochę meteorytu, będzie jakieś rzeczy. Ewentualnie można coś z tego wybudować ciekawego może. Się przydać do jakiejś budowli właśnie. O, wiem co można zrobić. Można zrobić ten... na klucze to jest tego spawner, bo wtedy jak się postawi tego trochę, to się pojawiają te główki i one przylatują dosyć często i po prostu stoimy i zabijamy te główki, a z nich mogą wylatować klucze. Zależnie od biomu jakie. Taka rada od kurczuka. Bo my robiliśmy pułapki po prostu z tych z lizards, tych pleczków różnych. Jak się to ma na przykład w domku, to takie sobie robiliśmy. Chodź tu, panie. Panie Maklier. Kurde, nie wiem. Może ja bym tutaj przyspieszył nagrywanie, póki ona się nie pojawi. I dopiero wtedy... Dopiero jak już będę miał to 20, to... Ewentualnie zrobię jakieś cięcie, nie wiem. Nie wiem, co zrobić. Nie wiem. Zapytałby się was, ale no teraz niestety nie odpowiecie, bo już jesteście w trakcie oglądania. To ja może zrobię to tak, że zastopuję nagrywanie dźwięku, a po prostu go zostawię i sobie wytnę grzecznie, jak już nie będzie po co. Dobra, to ja się zamykam i oglądacie teraz przyspieszenie. Jak widzicie, już mamy te itemki, które są na początku sorki, że tak chwilkę tutaj przycięło. Spadamy na nawet więcej już mamy. Na koniec to już się pojawiło ich. Ile tych wibra w sumie było, to nie wiem. Gdzie jest to, co trzeba? Jest. Hovbot. Allows flight i nie wiem, co to robi dokładnie. Zamienił to zamiast skrzydeł. I up. Wow. O kurde, jakieś fajne. Coś z cylu zaraz, jak to się nazywa, takiego latającego poduszkowca. Jak w sekundę to wyciąć tam? No przydałoby się na mapę zobaczyć. A, tak nie zobaczę. Ale ty mogę sterować. No, to jest słabsze od skrzydeł na pewno. Czyli nieopłacalne było bo w ogóle robienie tego w sumie. Ale sprawdziliśmy i ten, który tak jakby nam... Zobaczymy, jak tych się daleko lata. I zaraz, już to przełączyłem przed chwilą.
Zobaczę zaraz, 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 co to było? Dobra, nie wiem, co to było. Przełączałem niby coś tam, ale o, teraz już nie czuję nic. O, było coś, było. O, jakieś takie daszowanie jest, dobra. To trzeba dolnym przyciskiem. Up, down, wiecie? Dokładnie. Czyli sens. No, coś takiego. Nie, no to nawet przyjemny item, ale to trzeba by połączyć z innymi, żeby cokolwiek to dawało. To jest takie jakby hardmodowa odmiana tego dywanika do latania. Ale ja podziękuję temu. Wolę skrzydełko. Dobra. Jak na razie dzięki wam wszystkim za oglądanie. Następne odcinki pojawią się nie wiem kiedy, bo Terraria. Ale na pewno będziecie mieli do oglądania LOLa i będziecie mieli do oglądania troszkę inne filmiki z dosyć nowej serii. Chociaż no już kilka osób takie coś nagrywało, ale zobaczycie, co chodzi. Dobra, to dzięki za oglądanie i cześć.